Czy opłaca się kupić mieszkanie? Czy dalej opłaca się inwestować w nieruchomości na emeryturę? Czy dalej opłaca się inwestować w mieszkanka, które nam zapewnią dochód pasywny? Czy jednak trzeba się troszeczkę wstrzymać ze względu na to, że na samym końcu znowu przecież oprocentowania rosną? Wczoraj wzrosło oprocentowanie funta brytyjskiego z 5 na 5,25. Brytyjczycy już nawet nie udają, zmienili narrację, już nie próbują zamaskować tego, co się dzieje, tylko po prostu mówią, że trzeba zagryźć zęby, zaczekać i koniec. Po prostu reality przyszło do drzwi, już nie ma co udawać. Wiadomo, że w takich czasach ceny nieruchomości drastycznie spadają. Ze względu na to, że nie ma na nie taniego finansowania, i dla ludzi, którzy mają pieniądze, którzy mają gotówkę, jest to bardzo dobry okres, ze względu na to, że mogą kupić bardzo tanio. Nieruchomość, prawda? No, niestety osoba, która chce sprzedać, musi ją sprzedać tanio, taniej. No ale generalnie jest bardzo często tak, że to wcale nie trzeba kupować od rodziny, czy też od innych ludzi, którzy niestety takiej nieruchomości muszą się pozbyć, co jest oczywiście bardzo przykre, ale na przykład od wielkich inwestorów, bo. Bardzo często się zdarza, że są dużymi inwestorzy, mają 30 nieruchomości, i akurat im się w księgach nie zgadza to, żeby te kredyty im się zrównały. To oprocentowanie to na przykład muszą sprzedać ze 4 z 5 nieruchomości i zamiast 30 będą mieli 25. Albo zamiast 30 w najgorszych wypadkach będą mieli 20, prawda? Ale dalej mają 20 nieruchomości. Po prostu to jest taka redukcja zwykła biznesowa, więc w czasach, gdy jest bardzo wysokie oprocentowanie, to właśnie. Można mieć bardzo dużo okazji, bardzo tanio można kupić, no a kupuje się wtedy, gdy jest tanio, a nie wtedy, gdy jest drogo. Ale zanim o wszystkim opowiem, czyli czy opłaca się inwestować w nieruchomości. W danym momencie i jakie są sposoby w obecnych czasach na inwestowanie w nieruchomości, bo pamiętajmy, że to nie zależy od tego, czy się od. To w każdych czasach można inwestować w nieruchomości, tylko to zależy od danej osoby, jakie ma możliwości. Prawda? Są złe czasy i gorsze czasy, no ale te złe czasem są dobre dla innych, a te dobre są złe dla, dla jeszcze innych. Tak to właśnie działa. Zanim opowiem o tym wszystkim, zapraszam do subskrybowania kanału. Na YouTube 95% oglądaczy, 95% widzów nie subskrybuje kanału. Dlatego bardzo proszę każdego o subskrybowanie kanału. Jeżeli co druga osoba zasubskrybuje, to będzie wspaniale, będę wdzięczny. Dziękuję serdecznie. Oczywiście, zapraszam do klikania łapeczki w górę. Zapraszam do merytorycznego komentowania. I zanim przejdę, mój ukochany łyk kawy. Tak jest. No i jedziemy dalej. E, czy się opłaca inwestować w nieruchomości? Dwa dni temu zrobiłem film, trzy dni temu zrobiłem film, który chciałbym, żeby rozpoczął taką serię. Takiego totalnie merytorycznego. E, wkładu intelektualnego z przykładami czy się opłaca inwestować w nieruchomości i jak się opłaca inwestować w nieruchomości. Jeżeli ktoś oglądał wcześniejszy film, to zapraszam do obejrzenia wczorajszego filmu, o którym, w którym też jest bardzo dużo o nieruchomościach, no, ale jeżeli ktoś nie oglądał, to koniecznie powinna ta osoba obejrzeć ten film z zakresu pytania, czy opłaca się inwestować w nieruchomości. Pamiętajmy przede wszystkim, że każdy jest inny. Nie chciałbym się cofać do tego wszystkiego, co powiedziałem w tym pierwszym filmie, ale czasem też trzeba. No, każdy jest inny. Są przedsiębiorcy, którzy inwestują w nieruchomości jako przetrzymanie kapitału, ale też są zwykli ludzie, którzy chcą zainwestować w nieruchomości na przyszłość, prawda, żeby mieć 3-4 nieruchomości po to, aby te nieruchomości generowały nam zyski. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że w historii świata nieruchomości były od zawsze, prawda? No i zawsze jakoś się tam opłacało inwestować w nieruchomości, tylko trzeba sobie zdać z tego sprawę. To, to jest to, o czym ja mówię od samego początku mojej takiej działalności, w której. Piszę do Państwa, bo wiadomo, bo z przygodę z, z rynkami finansowymi e, to ja rozpocząłem dużo wcześniej biznesową, aniżeli zacząłem pisać, prawda? Bo to, o czym ja piszę, to są moje doświadczenia e, praktyczne. Przelewam je na papier, e, a od roku przelewam je także tutaj na YouTube w formie tych, takich jakichś podcastów, wideo podcastów, e, właśnie w ten sposób. Tak jak powiedziałem, no czasy są różne. Czasy są różne. No dzisiaj czasy są ciężkie. Ci, którzy mają gotówkę, yy, generalnie się cieszą ze względu na to, że mogą kupować tanią. Ci, którzy mają tą poduszkę finansową, ci, którzy nie są mocno zakredytowani, ci, którzy mają pozamrażane oprocentowania, to się cieszą. Problem jest w tym, że w Polsce zbytnio za dużo ludzi nie może się cieszyć. Bo w Polsce znaczna część ludzi zwyczajnie nie ma zamrożonego oprocentowania. Ja od 10 lat pisałem na Dobry Ruch COUK, jak niebezpiecznym światem jest polski rynek finansowy-kredytowy, ze względu na to, że ludzie nie mają zamrożonych oprocentowań. Gdyby te oprocentowania były zamrażalne, wiadomo, to by mogło się wtedy zabezpieczyć przed tym, co się dzieje dzisiaj. Oczywiście w Polsce dalej wielu ludzi nie rozumie, czym jest oprocentowanie zamrożone, i nawet wielu ludzi uważa, że oprocentowanie zamrożone używają takiego słowa, które mi się osobiście nie podoba. Używają czegoś takiego jak słowo, słowa pułapka. Pułapka. No, mi się tego, wiecie, mi się to w ogóle nie podoba. Ja ciągle mówię e, o tym, że, e, wiecie, no, kredyt sam w sobie nie jest zły. Bank sam w sobie nie jest zły, deweloper sam w sobie nie jest zły, gospodarka sama w sobie nie jest zła, prawda? Przedsiębiorca sam w sobie nie jest zły, pracownik sam w sobie nie jest zły. No, ale może być zły pracownik, zły przedsiębiorca, zły bank, zły system finansowy i tak dalej i No, ale przede wszystkim yy, no, używanie słów, że o, zamrożone oprocentowanie to jest pułapka, jest to misleading. Jest to misliryk, jest to generalnie bardzo obrzydliwe takie hasło, które mi bardzo się nie podoba, bardzo mi się nie podoba. Widzimy, szanowni Państwo, nawet Państwo nie wiedzą, jak skaczą ludzie ze szczęścia na przykład w strefie euro, jak ludzie skaczą ze szczęścia w Wielkiej Brytanii. Ci ludzie, którzy na przykład wiecie, przeczytali informacje z Dobry Ruch COK i wiedzieli, że... Do Wielkiej Brytanii nadchodzi godzina zero, ja od niej ciągle trąbiłem, tylko że ona była ciągle przekładana. Ta godzina zero była przekładana najpierw poprzez kryzys 2020, potem 2022. Ona była przekładana, 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 przekładana. I tak została przełożona, że teraz właśnie przyszła i jeszcze totalne jej skutki się nie zaczęły. Godziny zero, prawda? Ale jak to się ma do inwestowania w nieruchomości? No to się ma totalnie, totalnie się to ma do inwestowania w nieruchomości. Bo widzimy na przykład, jeżeli chodzi o zamrożone kredyty, no ludzie na przykład w takiej wiecie, no Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy no nie wiem, w Unii Europejskiej, tam gdzie są zamrażalne kredyty, no to bardzo dużo ludzi, na przykład 3 lata temu, 4 lata temu, zamroziło sobie kredyty na przykład na 10 lat. Na 10 lat, bo na przykład w Wielkiej Brytanii są łatwo zamrażalne, no teraz to jest problem, bo wzrosło, no ale były bardzo łatwo zamrażalne kredyty na 10 lat, na przykład na 2,5%, na W Unii Europejskiej to samo, na przykład na 2-2,5%, prawda? No i dzisiaj ci ludzie mają pozamrażane kredyty i oni skaczą ze szczęścia bo tacy ludzie mają kredyty ultra tanie, prawda? Bo osoba, która y, kupiła coś na przykład, wyobraźmy sobie, że jest osoba, ja to ciągle tłumaczę, prawda? Ja wcześniej to pokazywałem w tym wcześniejszym vlogu. Osoba, która y, kupiła sobie y, nieruchomość y, na przykład za, no nie wiem, za, wyobraźmy sobie 400 tysięcy euro czy, 300 tyś, czy 400 tysięcy funtów, no bo na samym końcu w Londynie no 400 tysięcy funtów czy też w Brukseli, czy gdzieś tam, no nie wiem, w Holandii, Belgii, nieruchomość za 400 tysięcy euro jest normalnością, tak jak i w Polsce były normalnością, i nawet są do dzisiaj oczywiście. Ich nikt nie kupuje, bo to się nie opłaca, bo bardziej się opłaca trzymać pieniądze w pieniądzach, jeżeli ktoś się nie boi, że waluta przestanie istnieć. Ale no weźmy tutaj, zobaczmy tutaj 400 tysięcy euro, no i wyobraźmy sobie, że zaciągamy 400 tysięcy euro, prawda. Na 30 lat, no i zamrażamy sobie na 2%, prawda? Dobra, weźmy 2,5%, że zamrażamy sobie na 2%, bo te dłuższe deale są droższe, prawda? I dlaczego ludzie mówią, że to jest pułapka? Ludzie mówią, że zamrożone oprocentowanie to pułapka ze względu na to, że gdy oprocentowanie jest niskie i oprocentowanie bierzesz yy, ze stopą zmienną. To wtedy będziesz mieć taniej. No bo oprocentowanie zamrożone rzeczywiście jest trochę droższe, aniżeli stopa bardzo często się tak zdarza nie zawsze, no na przykład teraz troszeczkę jest inaczej, niż stopa zmienna. I że jak sobie zamrozisz, to będziesz zamrożony z tym oprocentowaniem na 10 lat. No jak sobie zamrozisz bardzo, bardzo wysoko, to jest źle. Ja oczywiście chciałbym od razu powiedzieć, że nie namawiam nikogo do zaciągania kredytów, brania kredytów, niebrania, spłacania odsetek, niespłacania odsetek, kapitałów, kupowania nieruchomości, czegokolwiek, bo na samym końcu można y, popaść w wielkie problemy. Niestety taką regułkę muszę powiedzieć, że to jest wideo edukacyjno-informacyjne i wszyscy, którzy biorą informacje z tego wideo edukacyjno-informacyjnego i im się stanie jakaś dziwna krzywda, bo zrobią coś źle, prawda, czy, czy czy będą jakieś inne wypadkowe, no to ja oczywiście za to odpowiedzialności nie biorę. No, tak, taką formułkę trzeba trzepnąć, prawda? No bo no, niestety dużo ludzi nie rozumie, że no, to są przykłady, że to jest edukacyjno-informacyjne, że każdego sytuacja jest inna, że każdy kredyt jest różny, różnisty, prawda, że różnie to wszystko działa, prawda? No ale to no, większość ludzi to wie, no ale są niektórzy ludzie, którzy niestety takich rzeczy nie, oczywistych nie wiedzą. No niestety, no są tacy ludzie. No ale jedziemy dalej. No i wyobraźmy sobie, że 4 lata temu ktoś sobie kupił, no nie wiem, pod Amsterdamem e, dom za 400 tysięcy euro. No i wziął sobie kredyt e, niezamrożony zamrożony na 10 lat. I dzisiaj ma taka osoba w takim razie Ratę. E, proszę sobie wyobrazić, coś tutaj nie tak. E, o. I dzisiaj taka osoba. Ma ratę np. 1580 euro. Prawda? Taka osoba zaciągnęła kredyt 3 lata temu na 400 000 euro i ma ratę 1580 euro. Ci wszyscy ludzie, którzy używają słowa wobec oprocentowania zamrożone pułapka. Naprawdę, ci wszyscy ludzie, niestety jest, jest dużo ludzi medialnych, którzy używają y, takiego słownictwa, naprawdę są to ludzie okropni. Ja uważam, że oni się w ogóle nie powinni wypowiadać ze względu na to, że y, niszczą percepcję ludzi. Oni w ogóle, bardzo często oni w ogóle się nie znają na kredytach. Oni nigdy nie przerobili, wiecie, nie, nie stworzyli miliona złotych w kredycie, tak? Ja stworzyłem, szanowni Państwo, dziesiątki milionów w kredytach, prawda, funtów i tak dalej. Przerobiłem kontraktów na dziesiątki milionów funtów. Szanowni Państwo, yy, yy, to naprawdę. To naprawdę jest bardzo złe dla naszego społeczeństwa, że ludzie, którzy nie, właściwie można powiedzieć, no bo po, biorę pod uwagę to, co mówią, no to nie mają totalnie pojęcia i są szkodnikami. Są szkodnikami. Są szkodnikami percepcji naszego narodu. Myślą, że robią coś dobrego, a robią coś bardzo, bardzo, bardzo złego. Myślę, że są bardzo obrzydliwymi, zuchwałymi ludźmi. Myślę, że, że są na tyle zadufani w sobie, że myślą, że mogą wiedzieć coś, czego akurat nie wiedzą, no jak. Wiecie, ja bym się nie wymądrzał na temat tego, jak się robi dach. Choć wiem, widzę jak się robią dachy, widzę, nawet yy, wiecie, pod dachem jestem, nawet na dachu mogę stać, no ale bym się nie wymądrzał, jak się robi dach. Naprawdę nie wymądrzałbym się, jak się robi dach, szanowni Państwo. Nie wymądrzałbym, jak się kreuje yy, miliony złotych, miliony funtów, gdybym takich milionów funtów, milion złotych nigdy nie wykreował i bym nie wiedział, że istnieje 1050 pięć, przykładów, czy 3000 przykładów. Które rozjeżdżają tą narrację tych niestety okropnych ludzi. No, są okropni ludzie, którzy niestety niszczą percepcję naszego narodu i mają wielkie zasięgi. To jest bardzo przykre. Ja bym, jeżeli ktoś mnie słucha, taki, który co, co, tak robi, no to zastanów się jeden z drugim, co robisz swojemu narodowi i społeczeństwu. Doedukuj się. I widzimy tutaj I widzimy tutaj, że mamy. Mamy oprocentowanie 2,5% 2 i taki dom pod Amsterdamem, prawda? Bo przypominam, że żeśmy tu kliknęli e, że żeśmy tu kliknęli 400 tysięcy euro. No i wyobraźmy sobie Polaka z, z Amsterdamu, który kupuje sobie dom pod Amsterdamem, no i zaciąga ten kredyt na 10 lat na 2,5% no i ma tą ratę 1580 euro. Tak Ty, czyli tyle, ile mniej więcej podejrzewam, wynosi. Minimalna wypłata za byle jaką pracę w Holandii. Tak? No ale gdyby ta sama osoba zaciągnęła taki kredyt, tak jak mówią, tak jak wmawiają ci ludzie medialni w Polsce, niestety, ta sama osoba by posłuchała takiego jednego z drugim i ten kredyt by nie zamroziła, tylko trzymała na zmiennej stopie. No rzeczywiście, wtedy miałaby może 1,5%. Przez tam rok, dwa, trzy, prawda? No, czyli 1380 euro, a nie 1550. No jest to, wiecie, 200 euro różnicy. Każdego tygodnia, by taka osoba, każdego miesiąca, by taka osoba yy, zaoszczędziła. No, ale to jest takie bezsensowne zwycięstwo, yy, które tak naprawdę. Nie jest żadnym zwycięstwem, że zaoszczędzisz te 200 euro, bo kredyt jest zmienny, bo finanse i ekonomia, i gospodarka jest zmienna, i supply of money jest zmienny, i oprocentowanie jest zmienne, prawda? No i dzisiaj te osoby, które by nie zamroziły, na, na przykład mogą mieć ob, y, kredyt oprocentowany, wpadną na stopę zmienną, i one na przykład już zaraz, no już mają na przykład 7%. No, ale na przykład w Wielkiej Brytanii dużo ludzi już wpada na oprocentowanie zmienne wysokości na przykład 8%, prawie 7,5%, na przykład, proszę sobie to wyobrazić. Tak? I oni nie są w stanie zrekredytować, oni nie są w stanie wbić na inny ten mortgage, yy, zrefinansować. Nie są w stanie, no bo cena nieruchomości spadła, to, to, to tamto, prawda? Nie są w stanie, bo standardy banków się zmieniły, i są uwięzieni. I, pr I prawdziwym więzieniem takich ludzi. Yy, jest to, że mieli za krótki okres oprocentowania zamrożonego, bo na przykład wzięli zamiast na dwa lata, to wzięli na 5, e, przepraszam, żeby z, yy, nie zamrozili na 5, a zamrozili na dwa. Gdyby zamrozili na 5, to dzisiaj ci wszyscy ludzie, którzy wpadają na przykład w Wielkiej Brytanii z tych dwuletnich okresów, no to mieliby jeszcze 3 lata spokoju, a tak nie mają. No i wyobraźmy sobie 8%, bo w Polsce jest na przykład 10%, tak? No, teraz, no, w Anglii ludzie wpadają prawie na 8%, w Unii Europejskiej wpadają na 7-6,5%, prawda? No, ale weźmy, wypośrodkujmy, bo tu pokażemy, bo dużo Polaków z Anglii jest, no, ale też jest więcej Polaków, mi się wydaje, z Unii Europejskiej, prawda? Bo w Unii Europejskiej więcej Polaków mieszka, znaczy poza Polską, aniżeli w Anglii, prawda? Mamy większe gospodarcze dziesięciokrotnie. Czy nawet dwudziestokrotnie związki z krajami Unii Europejskiej, jak nie trzydziestokrotnie, aniżeli z Wielką Brytanią. Wielka Brytania generalnie jest bardzo małym partnerem Rzeczpospolitej w rzeczywistości, prawda? Mi się wydaje, że już niedługo większym partnerem gospodarczym Polski będzie Hiszpania. Będzie Hiszpania. Wraz, no bo ja widzę, co się dzieje z Polakami w Anglii, że się to wszystko totalnie, wiecie, no to już za długo ci ludzie tam są, to się wszystko załamuje i tak dalej, i tak dalej. Że je, jednak. Yy... Jedyną, jedyną jeszcze taką nicią, która nas wiąże z Wielką Brytanią, to jest to, że tam jest bardzo dużo Polaków i oni kupują nasze produkty, a tak poza tym, gdyby tych Polaków tam nie było, no to Wielka Brytania byłaby naszym partnerem handlowym na poziomie może, no nie wiem, tam Portugalii, prawda? Sorry do Portugalczyków, ale myślę, że nawet chyba Portugalczycy są większy, będą większym partnerem handlowym niż Anglicy, no bo Portugalia posiada w Polsce Biedronkę. Więc z naszej perspektywy, za 2, 5, 10 lat, wydaje mi się, że Portugalia będzie większym partnerem handlowym dla Polski aniżeli Anglia. A Hiszpania na pewno przeskoczy Anglię. Hiszpania jako partner handlowy Polski przeskoczy Anglię już niedługo. Ja jestem na 100% tego pewien, prawda? Chyba, że się zmienią y, sprawy polityczne. Tak? No i widzimy. I ci ludzie, którzy wpadają na 400 tysięcy euro, przepraszam, ci ludzie, którzy zaciągnęli ten kredyt na 400 tysięcy, ale mieli 2%, to mieli tą ratę 1500 euro, czy tam 1500 funtów, no ale dzisiaj wpadają na 8%. I proszę sobie wyobrazić, że ci dzisiaj ludzie nie mają już raty 1500, a mają ratę 3000. Trochę za trochę mało to wyskoczyło. 3000. Nie no, 3000 wyskoczyło. Czy przy dwóch wyskoczyło 1400. No tak, bo to duży kapitał po prostu się spłaca. E, a tutaj wyskoczyło ile? Tu mamy 3000, tak? Czyli ta rata podskoczyła z 1500 na 3000, proszę sobie wyobrazić. Tak, czyli mieliśmy ratę 1500 euro, mamy ratę 3000 euro. Mieliśmy ratę 1500 funtów, mamy ratę 3000 funtów. Proszę sobie to wyobrazić, w jakiej tragedii. Są ludzie, generalnie Wielkiej Brytanii i ludzie, którzy byli na niezamrożonym oprocentowaniu, lub też to zamrożone oprocentowanie im się teraz kończy. Bo w rzeczywistości do Wielkiej Brytanii dopiero tragedia nadchodzi. Jeżeli teraz oprocentowanie dopiero zaczyna być wysokie, dopiero jest wysokie od kilku miesięcy, bo wcześniej było niższe, i dopiero zaczynają zjeżdżać, spływać na rynek osoby, które. Ma, miały zamrożone dyle tylko i wyłącznie na 2 lata. Tak, bo większość ludzi miała zamrożone dyle ale on, oni mają na dwa lata. I się kończy wielu ludziom, yy, z, wielu ludziom się kończą dyle te zamrożone na 5 lat, i, yy, któ które zamrozili sobie na przykład, wiecie, no 5 lat temu, prawda? Czy tam 4,5 roku temu i skończą już przez za pół roku. No ale to oprocentowanie wysokie w Wielkiej Brytanii na przykład. Te 5,25, ono nawet istnieje możliwość, że jeszcze zostanie podbite do 6%. Proszę sobie to wyobrazić. Że w Wielkiej Brytanii jeszcze do 6% podskoczy, a jak zacznie spadać, no to zacznie spadać bardzo powoli. Tak? Zacznie ba spadać bardzo powoli i zacznie, jak podbiją na przykład do 6% i zacznie spadać, no to zacznie spadać może za rok, tak? Jak spadnie inflacja. Jeżeli spadnie. Tak? I ale ono będzie spadać z poziomu 6%. Czyli będzie spadać tak, jak rosło. Czyli rosło 5 do 6%, jeżeli w ogóle zacznie, prawda? Jeżeli w ogóle zacznie. Bo mi się zdaje, że nawet nie musi, ze względu na to, że y, to jest ukrywane, ale na przykład Wielka Brytania wchodzi w tranzycję. Prawda? I to oprocentowanie zacznie powoli spadać z 6 na 5,75, 5,5, 5,25, 5. Czyli po miesiącu, czyli... Gdy dotrze do 6, będzie na przykład przez rok na poziomie 6. Ja nie mówię, że tak będzie, bo ja mam inne prognozy, tylko pokazuję, jak to mniej więcej wygląda. Że jak dotrze do 6, czyli jeszcze wyżej niż dzisiaj, no dotrze do tych 6, będzie na tym poziomie 6% na przykład przez pół roku albo przez rok. No i dopiero jak, jeżeli w ogóle zacznie... Ja nie mówię, że to są moje prognozy, ja tylko mówię, jak to działa mniej więcej. Bo moje prognozy są inne wobec Wielkiej Brytanii. Prawda? Ja tutaj tylko mówię o inwestowaniu nieruchomości, a o prognozach to, to mówię co innego, prawda? I to oprocentowanie zacznie spadać z 6 dopiero na 5,75, 5,5, 5,25, 5,4,75, 4,5, 4,25, 4,375. No i sobie tam na przykład zostanie na 3,5 czy 3,75 jak w Chinach, tak? Dlaczego ja, ja o tym mówię? Bo to jest bardzo ważne w stosunku do inwestowania w nieruchomości, prawda? Bo yy, wiecie już nawet yy, yy, Lloyd's Banking mówi, że ceny nieruchomości spadną 40%. Tak, no bo to jest generalnie wstrząs i podobnie generalnie jest w Unii Europejskiej. Tylko że w strefie Euro, w zależności od kraju, w strefie Euro, może być sytuacja znacznie lepsza. Ja nie, ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jakie są statystyki w każdym kraju po kolei, ale po tym małej analizie, którą robiłem, w znacznej części w strefie euro bardzo dużo ludzi ma po prostu bardzo nisko mrażane kredyty na bardzo długi okres, na przykład 10 lat. Po prostu, prawda? I mi się zdaje, że Unia Europejska jest bardziej bezpieczna. Jest bardziej bezpieczna, bo w Unii Europejskiej te ceny nieruchomości nie były tak wysokie jak w Wielkiej Brytanii, też prawda? I o to chodzi, że w Unii Europejskiej dalej oprocentowanie jest znacznie niższe i inflacja w Unii Europejskiej jest znacznie niższa. Inflacja w Unii Europejskiej jest znacznie niższa niż na przykład w Wielkiej Brytanii. E, z tego punktu e, jest łatwiej, bo inflacja na przykład, proszę zobaczyć, inflacja, inflacja w Hiszpanii to 2,3, no a w Wielkiej Brytanii to 7,9, czyli trzy razy wyżej, proszę sobie wyobrazić, prawie 4, prawda? 3,5 razy wyżej. Tylko, że żywnościowa inflacja, proszę zobaczyć, żywnościowa inflacja e, na przykład w Polsce to, wiecie, w Polsce jest 17,8, a w UK 17,3, no to kiedy ta inflacja spadnie? Że ona w ogóle nie spada ta żywnościowa, czyli bardziej się opłaca inwestować w żywność, bo żywność drożeje i trzyma cenę, prawda, i rośnie cenowo, A, ale jeżeli weźmiemy, widzimy, weźmiemy strefę euro, wiecie, no weźmy strefę euro, no na przykład w strefie euro, gdzie mamy strefę euro żywnościową? Wszędzie generalnie inflacja żywnościowa jest bardzo wysoka, no ale jeżeli weźmiemy strefę euro, no ta taka najniższa inflacja w strefie euro, no to proszę zobaczyć, tutaj mają w Portugalii 8,5, tak, no w, Czyli o 10% niższą niż w UK. W Danii, no tam nie ma euro, ale to jest Unia Europejska, tam też jest 8%. W Finlandii jest 9%, czyli 9% niższa niż w UK. Na Cyprze jest 10%, w Hiszpanii jest 10%, czyli o 9-8% niższa niż w UK, prawda? Nawet we Włoszech jest 10%, prawda? To są bardzo generalnie ważne yy, statystyki, no bo to jest aż 9%. To się, wiecie, no inflacja 10% żywnościowa to bardzo dużo. Ale inflacja żywnościowa 20% jak w UK, czy jak w Polsce, no to to już w ogóle jest tragedia. Prawda? I dlaczego o tym mówię? No o tym mówię, że przecież jeżeli jest y, gigantyczne oprocentowanie, jeżeli jest gigantyczne oprocentowanie y, kredytów hipotecznych i bardzo drogie wszystko prawda, czyli żywność drożeje, no to nie ma pieniędzy na nieruchomości. No i to są te okazje, prawda, w, o których mówię, że, no niestety to jest bardzo przykre, że te ceny nieruchomości spadają, nie ma kto ich kupić, na kredyt tych nie kupią, no to one będą spadać. O to chodzi, że w Polsce na przykład te ceny będą pompowane poprzez tak zwany bezpieczny kredyt. No, ale generalnie jest w Polsce ludzie w rzeczywistości domagają się usunięcia tego bezpiecznego kredytu, bo jedne rodziny nie chcą płacić na kredyty drugich rodzin. W kraju, w którym inflacja jest 20%, jest to kuriozum, prawda? Jest to, jest to szokujące, prawda? Że do czegoś takiego w Polsce w rzeczywistości dochodzi. No ale gdzie, gdzie, gdzie jest to pytanie, gdzie jest ta odpowiedź, czy się opłaca inwestować w nieruchomości? No widzimy, że jednym się opłacało, drugim się nie opłaca, prawda? I Jednym się opłacało, widzimy tutaj na kredycie, yy, ci, którzy zamrozili, no to im się opłacało. I teraz jest pytanie, no, no i jak się może opłacać inwestować dzisiaj w nieruchomości? No mamy dalej tą nieruchomość za 400 tysięcy, prawda? Wyobraźmy sobie, że jeżeli obniżą nam cenę do 300 tysięcy, do 300 tysięcy i euro, ale ta osoba straci 100 tysięcy euro i jest to bardzo dużo, no to kredyt na 8% dzisiaj wynosi 2200 euro, a nie 1500, czyli o 700 euro więcej, mimo to, mimo to, prawda? Jest to mimo to. Ale o to chodzi, że jeżeli to oprocentowanie wysokie pozostanie z nami, no to te wielkie, gigantyczne ceny nieruchomości, one mogą nawet spaść o 50%, bo taka jest prawda. Żeby, żeby było mniej więcej tak jak wcześniej, czyli mniej więcej taka sama rata jak przy 2%, no to taka nieruchomość musi spaść o połowę, widzimy. I dopiero mamy półtora tysiąca. Tak? Więc generalnie dzisiaj, dla takich zwykłych ludzi, kupno tam e, drogiego mieszkania. Jest bardzo niebezpieczne, jest bardzo niebezpieczne, jest bardzo niebezpieczne, bo nawet jeżeli mamy tutaj tą nieruchomość za 400 tysięcy, nawet jeżeli ktoś nam zbił za 300 tysięcy, to dalej istnieje możliwość, że ta nieruchomość straci wartość nie, do, nie z 400 na 300, nie z 400 na 250, a z 400 na 200. Generalnie ona jest droga i tak dalej, i, i, i generalnie wybudowanie takiej nieruchomości jest drogie, rzeczy są drogie, ale nie ma na to finansowania, nie ma na to pieniędzy. Po prostu, prawda? Nieruchomości w Europie są sponsorowane z kredytu. Z kredytu, prawda? Tylko ludzie bogaci kupują sobie nieruchomości gotówką. Taka jest prawda. Lub też kupują sobie tanie nieruchomości, typu wiecie, takie 35, metrów, 39, które mogli sobie kupować za 100 tysięcy, czy tam 150 tysięcy, czy 200 tysięcy, czy 250 tysięcy, prawda? No i w takim wypadku w te nieruchomości tak ciężko, by było w takie, no ciężkie to jest, ciężkie, prawda, bo można, dalej się można wrąbać, dalej się można wrąbać. Wiadomo, że jeżeli kupimy za 200 tysięcy, prawda, o połowę taniej weźmiemy na to 8%, no to mamy te 1468 euro, prawda? No i o co chodzi, prawda? I o to chodzi, że nawet jak, wiecie, no zamrażać na 8% trochę kwas, no ale, wiecie, no nie, wiecie, nie wiemy, co się stanie, to oprocentowanie może być jeszcze wyższe tak naprawdę. Jednak trzeba po prostu zrozumieć, że wyobraźmy sobie, że Kupujemy tą nieruchomość za te 200 tysięcy, która była wcześniej warta 400, no mamy te 1,5 tysiąca, no to teoretycznie się nie zmieniła rata kredytu w stosunku do tej nieruchomości, jak sprzed czasu, jak z czasów, gdy oprocentowanie było niskie. Tylko rzecz jest w tym, że. Widzimy za 3 lata wyobraźmy sobie, że to oprocentowanie spada. Mi się nie zdaje, że oprocentowanie spadnie z powrotem do 0%. Chociaż kto tam wie, co się będzie działo. No ale to oprocentowanie prędzej czy później spadnie. Nawet jak sobie zamrozimy, to kredyt można rekredytować, można złamać, zapłacić na przykład karę 3000 euro czy 3000 funtów, no i sobie zjechać. Nawet jak zamrozimy z 8% na przykład na yy, jak zrobią oprocentowanie na przykład 2% czy 2,5% bazowe euro. Prawda? No to zjechać sobie na 4%, prawda? No i wtedy ta rata nas wyniesie 955 euro, prawda? 955 euro, tak? Czyli jeszcze mniej. Ale mamy nieruchomość, i jak znowu zaczną ruszać te ultratanie tanie kredyty, no to ta nieruchomość za 5, za 4 lata, za 5 lat, za 10 lat może znowu osiągnąć, chyba że nie będziesz jej remontować itd. Tak i, tak I dodatkowo, w zależności od tego, jaka będzie depopulacja w Polsce, bo widzimy teraz dopiero do ludzi dochodzi. Ja widziałem takiego na takim kanale dosyć takim powszechnym. Wielkie zdziwienie takiego redaktora, wielkie zdziwienie takiego redaktora, który bardzo dużo mówi o rzeczach bardzo ważnych dla Polski, prawda? Ja nie będę mówił, nie będę pokazywał kto, ale bardzo mnie śmieszy ta osoba generalnie, bardzo mnie śmieszy ta osoba i bardzo mnie śmieszy jego zdziwienie. Bo wydawałoby się, że człowiek mówi o bardzo, bardzo ważnych rzeczach, na temat Polski, naprawdę, że tak powiem, życiowych. No i go słucha bardzo dużo ludzi, takich poważnych. A okazuje się, że ta osoba wywala gały po zaproszeniu człowieka. Wiecie, ja o tym mówię od roku na tym kanale YouTube, zresztą dużo ludzi o tym mówi, prawda? No i ta osoba okazuje się, że mówiąc o tym wszystkim, o czym ona mówi, ona nie brała pod uwagi tego, że w Polsce jest depopulacja i udaje, że ta os, nie wiem, czy po prostu on to udawał specjalnie, żeby wiecie, żeby tutaj, żeby, żeby widzów, żeby widzów na przykład, wiecie, też zszokować tym, co się ma stać w Polsce, prawda? No ale zaprosił sobie tego człowieka od tej depopulacji w Polsce. No i jak ten człowiek mówił, że w, w Polsce jest totalna depopulacja, że jest tragedia, że mamy za małe nieruchomości, dlatego się dzieci też nie rodzą, bo ludzie nie chcą w małych mieszkankach przecież mieć dzieci i tak dalej, przecież to bzdura, tak? No to człowiek się dziwił, że w Polsce jest wielka depopulacja, że wiecie, yy, Polska zmaleje o 10 milionów do 2050 roku, czyli w 30 lat, że każdego roku ubywa z Polski 200 tysięcy osób i po prostu jesteśmy teraz, w, weszliśmy w najgorszy okres depopulacji. Taki on jest zdziwiony. No to ja się czasem zastanawiam, Boże, no to jesteś kolego zdziwiony tym, że jest depopulacja jak to jest oczywiste i ty się wypowiadasz o takich ważnych rzeczach jak to i to i to i tamto i ciebie słuchają tacy i tacy ludzie a no, mnie to zastanawia mnie... jeszcze bym się zrozumiał zrozumiał, że yy, zaprasza takiego człowieka i że nie do końca mógł wiedzieć, że jest tak czy owak ale wiedzieć to gdzieś z tyłu głowy że jest ta depopulacja bo jest to oczywiste, że jest depopulacja Polski Prawda, no ale on po prostu robił takie wrażenie, wielkie oczy, jakby tego nie wiedział, jakby pierwszy raz o tym słyszał, prawda? I to mnie. No i. Ale cieszę się, że ta osoba zaprosiła tego człowieka, prawda, żeby ludzie zrozumieli, prawda, że jest depopulacja, prawda, że jest depopulacja. I teraz też sobie trzeba odpowiedzieć, gdzie się opłaca inwestować w te nieruchomości, prawda? Gdzie się opłaca? Czy te nieruchomości jakkolwiek są w stanie wzrosnąć do 400 tysięcy funtów z powrotem. Czy te nieruchomości są w stanie e, zyskać na wartości tyle? Czy te nieruchomości już nigdy nie wzrosną ze względu na to, że mamy tę populację? I się mówi, no dobra, ale weźmiemy imigrantów. No tak, jak weźmiemy imigrantów, to skąd weźmiemy? Z Afryki, no to będziemy mieli Afrykę, no. Będziemy mieli Afrykę wtedy. Skąd weźmiemy tych, te 5 milionów ludzi? No skąd przyjechali Ukraińcy? No okej, okay, przyjechali Ukraińcy, ale Ukraińcy sobie pojadą, prawda? Połowa zostanie, połowa nie. No ale to jest tylko takie chwilowe załatanie dziury, bezsensowne, prawda? Ale Polacy dalej z Polski wyjeżdżają. No właśnie, wyjeżdżają, no bo. Jeżeli mamy pracę zdalną, szanowni państwo, ja zdalnie pracuję chyba już od 15 lat prawie i gdy ja pracowałem zdalnie, no to ludzie nie widzieli, co ja mówię, że pracuję przed komputerem i jeszcze za granicą to było normalne, bo na przykład bardzo dużo Brytyjczyków teraz to się skończyło. Na przykład byli prawnikami, solicytorami księgowymi, na przykład oni mieszkali w Hiszpanii, a pracowali zdalnie w Anglii. Dlatego tam dużo było tak Brytyjczyków w Hiszpanii. To był taki raj dla Brytyjczyków, który się skończył, bo wyszli z Unii Europejskiej. Prawda? I o to chodzi, że. W Polsce to było takie zdziwienie, że na przykład ja bardzo dużo rzeczy robię zdalnie. Ludzie sobie myśleli, słuchajcie, jak to jest. Przecież, a jak ty z klientem się nie widzisz, no ja bym nigdy nie wziął serwisu od ciebie, bo ja ciebie nie widzę, bo ja mówię, no dobrze, jak mnie nie widzisz, no to zapłać mi trzy razy więcej, to możemy się spotkać w biurze. Ja stracę dla ciebie ten czas, znaczy się jak mi zapłacisz, to nie stracę, bo mi za to zapłacisz, prawda? No ale jeżeli chcesz się ze mną zobaczyć, no to to kosztuje. Wiecie, ludzie myślą, że są rzeczy za darmo generalnie, tak? Ja nie, ja nie pracuję za darmo przecież, tak? To mówię do niego, no okej, okay, no przyjeźdź, no ale tutaj widzisz, serwis, zaraz podróżuje dwukrotnie, a nawet trzykrotnie, a jak chcesz, no niektórzy to się domagają, żeby do nich przyjechać. Nie no, jak chce pan, żeby do pana przyjechał. Znaczy się, ja z klientami bardzo często jestem po prostu na ty. jak chcesz, żeby do ciebie, słuchaj, przyjechał tam Piotrze, czy tam... No to trzy razy więcej zapłacimy. No bo ja w tym momencie, gdy ja do ciebie będę jechał, no to ja mogę ogarnąć dwóch klientów. No to jak chcę, żebym do ciebie przyjechał, no to zapłać mi za utratę tych dwóch klientów, no i okej, okay, no to i się spotkamy i możemy wypić kawę i słuchaj na obiad, możemy skoczyć, no ale w tym czasie ja muszę pracować. No to czyli ja jadąc do ciebie stracę jednego klienta, będąc u ciebie stracę drugiego klienta i wracając od ciebie stracę trzech, trzeciego klienta. A teraz możemy sprawę załatwić szybko, tanio i bezboleśnie. Prawda? I o to chodzi, że w, w Polsce właśnie do ludzi doszło, że można robić rzeczy przez telefon, tak? I, I w ogóle wiecie, jest IT, prawda? I dużo ludzi po prostu, jak będzie widzieć takie wysokie ceny, a mamy taką Hiszpanię, no mamy taką Hiszpanię. Mamy taką Hiszpanię, gdzie jest tanio i tak dalej, no to w, tam jest tanio, no to jest za darmo można mieszkać. Widzicie, ja ciągle mówię, że ja, gdybym miał 100 milionów dolarów, no to za te 100 milionów dolarów wolałbym kupić 100 mieszkań w Gdańsku, 100 w Gdyni, 100 w Krakowie, 100 w Poznaniu, 100 w Warszawie, 100 w Pradze, 100 tam w, nie wiem, w. Yy... Czy, w, no nie wiem, 100 w Hiszpanii, może 100 we Włoszech, może tam, nie wiem, 100, może nie wiem, w Portugalii, prawda, i tak dalej, i tak dalej, niż to 100 milionów dolarów mieć. Ja wolałbym mieć 800 nieruchomości rozproszonych w Europie, chociaż wiem, że nawet ich wartość może stracić 30%, 40%. Wiedziałbym o tym. Wiedział, na przykład na 5-10 lat, wiedziałbym o tym, że to by nie było fajne. Do końca, prawda? Ale wolałbym mieć te 800 nieruchomości w całej Europie. Wolałbym być takim magnatem, niż mieć 100 milionów dolarów. Wolałbym, prawda? Jak gdybym miał wybierać między jednym a drugim. Oczywiście, gdybym miał 100 milionów dolarów, to wolałbym zainwestować trochę w giełdę, trochę w złoto, trochę w startupy, trochę w biznesy, trochę w nieruchomości, trochę w ziemię, prawda? Trochę w to, w, trochę w tamto, nie wiem. Kupiłbym sobie 300 krów. Naprawdę. Naprawdę, prawda? Ktoś tą farmę dla mnie by ogarniał, i tak dalej. Nie bym był farmerem, bym nie chodził z widłami, chociaż lubię pracę fizyczną, ale bym po prostu kupił sobie te krów, 300 krów i zatrudnił sobie jakiegoś porządnego farmera, któremu bym dużo płacił, prawda? Tak bym robił. Ale na pytanie, gdybym miał, ale na pytanie, gdybym miał milion złotych. To czym kupiłbym sobie dzisiaj apartament za milion złotych? Stumetrowy na przykład w jakimś mieście. Mówię wprost, nie kupiłbym, wolałbym mieć milion złotych, bo wolałbym te milion złotych. Wolałbym te milion złotych. Eee, gdybym miał tylko jeden milion złotych, w życiu bym sobie nie kupił za ten milion złotych żadnego apartamentu, który jest za milion złotych i tyle. Gdybym miał milion złotych i musiałbym już coś z tym zrobić i bym nie wiedział co prawda, no to za ten milion złotych to podzieliłbym na pięć części na przykład, za 200 tysięcy bym kupił różnych y, walut na przykład za 200 tysięcy złotych kupiłbym franków szwajcarskich, e, euro e, dolarów prawda, i Juanów chińskich bym sobie dla zabawy kupił prawda, takie rzeczy bym kupił e, za drugie 200 tysięcy za drugie 200 tysięcy bym kupił e, złota i srebra po połowie za trzecie 200 tysięcy kupiłbym mały apartamencik, który wcześniej kosztował 400 tysięcy, ale bym poszukał taki, gdzie mi sprzedadzą o połowę taniej. Kupiłbym taki tani, bo tyle za 200 tysięcy, za czwarte 200 tysięcy zainwestowałbym w, polskią, w polską giełdę, czy w SWIG 80, może w WIG 20, prawda. Te 200 tysięcy rozrzuciłbym na różnego rodzaju różniste spółki, prawda. Różnego, różniste spółki dywidendowe i tak dalej, ale też na Swig 80 i na Wig 20, tak bym zrobił. No i pozostałoby mi 200 tysięcy, no te 200 tysięcy trzymałbym może e, w złotówkach, e, może nie, no nie wiem co zrobiłbym z tymi 200, taką poduszkę miałbym, prawda? No i tyle, no ale wolałbym tak niż jak jakiś tuman ostatni pójść, kupić, wiecie coś za milion złotych, wiecie no, kiedyś milion złotych wygrywało się w milionerach jak te milionery weszły, no nie wiem, 25 lat temu, 26, Hubert Urbański też miał dalej siwe włosy, bo <noise> miał zawsze siwe i co ja bym wtedy zrobił, no, cóż bym zrobił, no, no szanowni Państwo, 26 lat temu, jak się wygrywało w, w milionerach, no to jak ktoś wygrywa w milionerach, no to sobie kupił za to, wiecie, apartament w centrum, której, których miast, kupił sobie, wiecie, Mercedesa i sobie mógł za to żyć na przykład przez 5 czy 10 lat, tak, takie były warunki, powiedzmy tam, to, znaczy żyć, tak wiecie, skromnie, ale mógł sobie kupić Mercedesa, apartament 100 metrowy i sobie za to żyć, tak czyli jak ja miałem, wiecie, jak ja miałem e, 26 lat temu, powiedzmy tak, e, gdy byłem małym chłopcem, no to jak ktoś wygrał w milionerach, to było dużo i każdy robił wielkie gały. Nikt jest fajny. I że taka osoba już jest ustawiona w życiu. A dzisiaj wygrać w milionerach, milion złotych, no to. Wiesz, no co? No nie wiadomo, co z tym zrobić, prawda? No ale taki człowiek, który by nie wiedział, no to poszedł, by kupił ten apartament za milion złotych i tyle, tak? Ale z drugiej strony, można wprowadzić taką dywersyfikację, prawda? Albo lepiej po prostu kupić e, za milion złotych pięć małych apartamentów, prawda? Pięć małych apartamentów. Mam milion złotych, kupuję pięć małych apartamentów, każdy po dwieście tysięcy. No i jak mi się znudzi mieć 5, no to sprzedam 1, będę miał 4, prawda? Znudzi mi się mieć 4, no to sprzedam następny, będę miał 3. Znaczy, ja bym wolał wprowadzić tą pierwszą dywersyfikację ryzyka, no ale w zależności od sytuacji, może gdyby była okazja, to bym zrobił z tymi pięcioma apartamentami małymi. Ale za, za Chiny ludowe, jak to się kiedyś mówiło, nie zrobiłbym, nie kupiłbym za jeden milion złotych zwykłego apartamentu, za milion złotych, bo to jest dla mnie generalnie kuriozum i to pokazuje, że pieniądz nie ma wartości, bo jeżeli kiedyś w milionerach wygrywało się milion i ten milion, starszą na apartament Mercedesa, prawda, wysokiej klasy, tak? I, yy, yy, to bo Mercedesami, wiecie, kiedyś jeździli tacy fajni ludzie, tacy porządni, którzy Ciebie BMW jeździli, wiecie, kiedyś BMW to bardziej tak z ciemnej gwiazdy, <gryw> tak, Teraz to nie, teraz te BMW jest fajniejsze, teraz to inaczej wygląda. Teraz BMW już nie ma chyba takiego statusu. Więc trzymasz BMW, czy to Mercedes? Dalej Mercedes, ale dobra, w Polsce, ja mówię jak Polacy myślą po prostu, tak? I o to chodzi, że widzicie. No To pokazuje, że się różnie opłaca inwestować w nieruchomości. To jest dalej nie dotknąłem tematu. Dalej nie dotknąłem tematu. Dalej dopiero temat zacząłem. Warto obejrzeć ten film, który się pojawił właśnie na Państwa monitoru, monitorach. To jest pierwszy film z tej serii takiej nowej. Czy opłaca się dalej inwestować w nieruchomości? W nieruchomości dalej się opłaca inwestować, jeżeli robisz to dobrze, jeżeli, się, jeżeli masz dobrą sposobność, jeżeli to robisz źle, to ci się nigdy nie będzie opłacać. Czy będą dobre czasy, czy będą złe czasy, czy będzie niskie oprocentowanie, czy będzie wysokie oprocentowanie. Jeżeli coś po prostu źle będziesz robić, no to zawsze to spartolisz i koniec. Yy, kropka. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapki w górę do obejrzenia tego filmu, który właśnie się pokazał na monitorach Państwa ekranów, a jeszcze na sam koniec chciałbym coś pokazać. Bo jeszcze tutaj mam taką niespodziankę, a ta niespodzianka to y, chciałbym przejść do tego, y, proszę zobaczyć. E, tutaj mamy e, coś takiego e, i chciałem zobaczyć, właśnie jakie są ceny. I tutaj kliknąłem, tu jesteśmy na stronie Otodom, jesteśmy na stronie e, Wrocławia, no nasz piękny, piękny Wrocław, prawda? E, I chciałem zobaczyć, jakie są okazje we Wrocławiu. Ja Wrocławia jako tako nie znam. Nie wiem, co to są za dzielnice, więc proszę się nie śmiać. Powinny być to wrocławskie dzielnice. No i zobaczmy, co jest we Wrocławiu. No i we Wrocławiu mamy na przykład nieruchomości, widzimy już 80-metrowe, bo ja nie sprawdzam nic poniżej 80 metrów dzisiaj. Tu mamy 80 metrów, tak, 80 metrów. No i patrzymy 80 metrów, szukamy 80 metrów, szukamy 80 metrów, szukamy 80 i widzimy 569 tysięcy no już można we Wrocławiu kupić y, sobie coś za 600, widzimy 500 tysięcy, 600 tysięcy. We Wrocławiu można już kupić coś 80-metrowego za mniej więcej 600 tysięcy do remontu lub nie. Nie będę wchodził, gdzie to jest. Nie chcę mi się to oglądać, ale popatrzmy, co tu się dzieje w ogóle. To jest 92 metry. habrowa Wysoka, Kobierzyce, Wrocławski, Dolnośląskie. Proszę zobaczyć, 92 metry za 610 tysięcy złotych, ciekawe czy to tylko wizualizacja, ale to nie wygląda na wizualizację, aż się, aż sprawdzę, bo no 92 metry, no to te nieruchomości we Wrocławiu są po prostu tanie, może teraz jakiś wrocławianin się ze mnie śmieje, bo może to w ogóle nie jest, yy, może to 20 km za Wrocławiem, zobaczmy tutaj w takim razie, to nie. To nie, to jest wizualizacja, bo aż dziwne by było. Nie, to jest wizualizacja to nie jest przecież. Yy, nieruchomość Te, to jest wizualizacja. Nie, to nie jest wizualizacja. Nie, to jest nieruchomość. To jest nieruchomość. To i widzimy 90 metrów, ale to jest chyba gdzieś w jakiejś kamienicy, prawda? W takim domu wielorodzinnym. No, to widzimy, bo to oni nie pokazują. No tak, bo w Polsce się nie pokazuje ludziom z zewnątrz nieruchomości mnie to śmieszy. Nie? Strasznie, ale to już dobra. Już taki naród mamy, nic z tym nie zrobimy. Znaczy. No nie wiem, może zrobimy. I widzimy, no, coś tam we Wrocławiu za 600 tysięcy kupimy, no jest lepiej. Ostatnio sprawdzaliśmy Kraków w tym pierwszym filmie. Teraz sprawdzamy Wrocław, prawda? No, i widzimy, że we Wrocławiu. Jest dosyć dużo nieruchomości za 600 tysięcy. No teraz to już następne są po 700. Kilka było po 600. Czy one są jakieś zdatne, czy nie? No to już jest druga sprawa. No a tutaj już mamy po 700, tak? Czyli we Wrocławiu widzimy, trzeba wydać od mniej więcej 600. Popatrzmy, tu są takie nowe właściwie już, ale to też wizualizacja. No we Wrocławiu widzimy, trzeba wydać około 600-700. 1000 złotych, aby żyć na tych 80-90 metrach, prawda? 600-700 y, tysięcy złotych, ale teraz jest pytanie, teraz jest pytanie, ile to jest 600-700 tysięcy złotych? No to wypośrodkujmy to y, 650 tysięcy złotych, prawda? Podzielić na 4,4 y, 4, no to jest około 150 tysięcy euro, tak? Czyli, żeby mieszkać we Wrocławiu na mniej więcej 80-90 metrach, trzeba wydać 150 tysięcy euro. 150 tysięcy euro. No i zobaczmy w takim razie, co z tym 150 tysięcy euro można zrobić gdzie indziej, prawda? Dlaczego, dlaczego pokażę Państwu to miejscowość? Dlatego, że że tak trzeba, tak uważam, że tak trzeba. Pokażę Państwu taką miejscowość tutaj, Lorca. Prawda? Pokażę Państwu miejscowość Lorca, która jest bardzo niedaleko Kartageny, Almerii, prawda i Mursi Lorca. To można by powiedzieć, że to jest taki trochę puck, prawda? Znaczy, nie puck, bo nie jest nad totalnym wybrzeżem, no ale. Wiecie, jak sprawdzałem, na przykład w Pucku nieruchomości, no to są bardzo drogie, tak jak się tam jedzie do góry w stronę tam y, tego w stronę Władysławowa od miasta do góry, prawda? Jeżeli chodzi o tutaj e, te nieruchomości o tutaj, no to mamy tutaj bardzo dużo nieruchomości. E, tutaj mamy tą Gdynię, Gdański, jak się jedzie do góry do Władysławowa, no to to wszystko jest, wiecie, za metr kwadratowy e, 10 tysięcy, proszę zobaczyć. Tutaj mam za 10, proszę zobaczyć, tak? Yy, wszystko mniej więcej, no. Znaczy teraz to tanieje oczywiście, no ale jeżeli przejdziemy właśnie do tej naszej miejscowości, do tej naszej Lurca, pokażę Państwu jak tanio, bo Lurca jest fajnie położoną miejscowością, bo nie jest miejscowością turystyczną prawdopodobnie, jest blisko dużego miasta, Mursi, Kartageny, yy, i jest blisko plaży, prawda? Ale z drugiej strony nie ma, wiecie, prawdopodobnie, może nie ma, nie wiem, nie byłem w Lorca, nie ma tego wiecie skiełku, tych turystów, różnych ludzi takich, których nie chcemy na co dzień w życiu. No i zobaczymy, co się dzieje w Lorcy. Zobaczmy, co się dzieje w Lorcy, i też wziąłem. Popatrzmy, tutaj tak mi zaznaczyło taki rejon tej Lorcy. I zobaczmy, co można w Lorcy kupić za. w ogóle, co można kupić w Lorcy. Tam żeśmy kliknęli 90 metrów, bo chcemy coś kupić nie mniejszego niż 80 metrów. I widzimy, że w Lorcy już na przykład się zaczynają domy 172-metrowe. Proszę zobaczyć, to jest dom tarasowy. 172 metrowy, tak, czyli nie 80, nie 100 metrów, nie 120, nie 150, a 172. I taki dom tam już można kupić za 62,5 tysiąca euro. A 62,5 tysiąca euro to jest mniej więcej, yy, już mówię, to jest tam mniej więcej 250 tysięcy, no 275 tysięcy. Proszę sobie wyobrazić. Już możesz kupić w takiej lorce dom 172 metrowy za 275 tysięcy. Wiadomo, że jak pójdziesz i, kup i dasz gotówkę, no to kupisz to i tak za 220 tysięcy. Za 220 tysięcy. Proszę sobie to wyobrazić. Lorca, tak? I tego jest cała masa. Ja te, specjalnie te najtańsze ominąłem. Proszę zobaczyć, bo ja tutaj jestem na trzeciej stronie. Bo w takiej Lorcy, w tym całym okręgu, można kupić, wiecie, i rudery, popatrzcie, za darmo, tak? Za darmo tam, za 10 tysięcy euro. Proszę zobaczyć, no rudery, prawda? Dużo jest ruder, no ale czym dalej, czym dalej, no tu widzimy, że na przykład już są domy, można co niektóre wyrwać za 100 tysięcy złotych, za 100 tysięcy złotych, które naprawdę są zamieszkiwalne. Za 100, 120, 130, 140, 150, prawda tu coraz drożej, tu coraz drożej, tu coraz drożej, A pamiętajmy, że to jest negocjowalne. I specjalnie kliknąłem na trzecią kartę, żeby było coś droższego, prawda? I widzimy, że w Lorcy wystarczy 62 tysiące euro, żeby mieć 172 metrowy dom. Proszę zobaczyć, nie chcemy domu, no to jest jeszcze więcej, proszę zobaczyć. Apartamenty, domy, mieszkania, ale to jest wszystko nie 80 metrów, a 100, 200 metrów, 150 metrów. Proszę zobaczyć, tak, za 250 tysięcy złotych, za 300 tysięcy złotych. Oczywiście, damy gotówkę, to będzie jeszcze szybciej i jeszcze taniej, prawda? Ile tego jest? Proszę zobaczyć, ile tego jest. Tego jest cała masa, a to jest tylko jedna mała lorca. Yy... A takich miejscowości, gdzie kupisz nawet jeszcze taniej, dwa razy taniej. Dwa razy taniej, prawda? Bo w lorcy jest po prostu drogo w porównaniu do tego, bo tutaj pokazałem, co można kupić. Yy, co można kupić, proszę zobaczyć. Tu pokazałem, co można kupić w lorcy, tak? Tylko, że lorca jest, wiecie, rzut beretem, ile to tam, 10, 15, 20, 25 km, może 30 km. E, do morza, nawet nie wiem, nawet możemy sprawdzić, prawda? Lorca jest od plaży. Proszę zobaczyć. Lorca jest od plaży, już zaraz zobaczymy. Tylko że jeżeli się wybierze jakieś inne miasteczko, które jest oddalone e, zobaczmy tutaj, tu mamy plażę, na przykład do Kala, coś tam. Weźmy, wyznacz trasę. Niech tam wystarczy trasę. Tutaj, na z Lorcy sobie dojedziemy, gdzie ta nasza lorca? Dojedziemy sobie tutaj, prawda? Akurat jest, o widzimy Aguillas, prawda? Widzimy y, miejsce dosyć turystyczne. Aguillas, no to jest 40 km. W Aguillas nie chcemy mieszkać. Widzimy, no to sobie jedziemy 40 km, no, to ile jest? No 20 minut, y, 3, pół godziny samochodem, tak? Pół godziny samochodem, no, pół godziny, no to wiecie. do no, Większość ludzi z Gdańska, żeby dostać się na plażę, musi jechać samochodem pół godziny. No. Rozumiemy to. A jeżeli weźmiemy zamiast lorcy, jeżeli byśmy poszukali dalej, bo są tutaj jeszcze dalej miasteczka, gdzieś wiecie, bo tutaj jest lorca w tym obrębie, tak? No ale jeżeli weźmiemy ten obręb, no to są te nieruchomości jeszcze tańsze prawda, w tym tutaj obrębie, ale jeżeli weźmy nieruchomości tu, one są jeszcze tańsze tam, dosłownie jest, można powiedzieć, w porównaniu do polskich cen, no za darmo, no wiadomo, że już nikt nie chce mieszkać 100 km od tego, od plaży, yy, bo to dalej do miast i tak dalej, bo tutaj masz miasta, jakieś szpitale, wi wiadomo, prawda, ale wiecie, w internecie są ultrasy, jakieś Kambodży, wiecie, Wietnamu, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, że tam nie jest fajnie w Kambodży i Wietnamie, no ale wiecie, no jednak to jest Hiszpania, to jest wysoki standard w yy, samym końcu, prawda? Na pewno szpitale, na pewno lekarze, na pewno standard życia z naszej części, wiecie, odbiega od tego kambodżańskiego, z rodziną, ja nie wiem, czy ktoś by z rodziną wyjechał do Kambodży, no. czy ktoś by z rodziną wyjechał do Wietnamu, może by wyjechał, ale jeżeli ktoś, wiecie, nie musi, nie chce tam podbijać Kambodży i Wietnamu biznesowo, prawda, nie chce tam, wiecie, rozwijać się i tak dalej, a po prostu gdzieś chce sobie żyć spokojnie, no to myślę, że w takiej Hiszpanii jest po prostu Lepiej, prawda? Okej. Okay. Yy, można powiedzieć, że dobra, Filipiny, no dobra, Filipiny pojechać sobie wiecie, samemu, czy z żoną, czy z dziewczyną. No, ale ja nie wiem, czy życie na Filipinach, na przykład z dziećmi jest takie hop hop, hop, prawda? Ja nie wiem tego, czy to jest takie fajne, no, w jakichś może dużych miastach i tak dalej, i tak dalej, tak. No ale pamiętajmy, że jednak Europa to Europa dalej, tak? i widzimy w takiej lorce w takiej lorcy, no po 250 tysięcy euro można już kupić czyli można kupić ile w Wrocławiu we Wrocławiu mieliśmy nieruchomości po ile po 700 tysięcy tak 600 700 no to we w lorcy mamy prawie 3 razy taniej tak w, 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 w lorce mamy prawie trzy razy taniej tylko, że tam są trzy razy, znacznie tańsze kredyty, nie ma inflacji i, i nie trzeba palić węglem, drzewem, bo tam generalnie nie ma zimy, prawda? Jest zimno, trzeba dogrzewać coś tam gazem, bo jest zimnie, jak ktoś musi, chyba że się ubierze, ale generalnie nie trzeba. Jest tam po prostu tanio. No i widzimy, że to wszystko zależy, co się opłaca inwestować, jak się opłaca inwestować. Pod wieloma kątami trzeba patrzeć, prawda? Bo każdy jest inny, każdy, każdy jest inny i każdy inny będzie, zawsze będzie, zawsze będzie inna sytuacja, zawsze inne możliwości i tak dalej. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapki w górę. Zapraszam jeszcze raz do e, obejrzenia tego filmu, który właśnie pojawił się na Państwa monitorach. Pozdrawiam.